Pierwsze raz jestem tu w tym rejonie, ale uważam, że tu są bardzo duży potencjał współpracy między rejonem Gdańsk a irańskimi rejonami i jestem przekonany, że to jest, będzie bardzo owocne spotkanie i to będą następne spotkania na pewno będą w tym kierunku. To było wstępne rozmowy. Zorganizowane zostało grupę techniczną, które będą w ciągu paru miesięcy ustalać zasady współpracy i mi się wydaje, że dopiero po 2-3 miesiącach, jak grupa ekspertów kończą swoje rozmowy, to możemy rozmawiać o jakichś konkretnych wynikach i konkretnych kontraktach. همکاری‌ها در چارچوب اجرایی خودش تعریف Iran wydaje się być na ten moment bardzo konkretnym partnerem. Przyjechał, powiedział konkretnie, co jaki zakres współpracy go interesuje. My znakomicie się wpisujemy w ten zakres zainteresowania strony irańskiej. Wynikiem rozmów jest przede wszystkim podpisane porozumienie, które da nam możliwości dalszej współpracy, które otwiera nam możliwości dalszej współpracy. Widzimy tutaj pole do współpracy, jeśli chodzi o nowe budowy, realizowanie nowych budów oraz remonty i oczywiście przebudowy.